ślipia zaspane. Krótko przed 7 co haki. Taki spektakl. Za mną. Zaraz nakręcę, bo kamera fokusuje na mnie. Fajne tu roślinki mają, popatrzcie. I w ogóle ciekawe rozwiązania. Takie hipsterskie już. Gdzie na przykład w takich rurach mają zrobione doniczki, w ogóle stare konwie wykorzystywane w formie takich ozdobień, widzicie? No już taki hostel hipsterski. Sztefi mnie na niego namówiła. A tu naokoło mnie miasto Oaxaca, której nienawidzę, bo jest za mordystyczno-terrorystyczne. I jest coś, jest naprawdę w Oaxaca, jest zimno. No. I wieczorem, czy w nocy, rano jest zimno. A jak słońce wiecie, to jest spokojnie. No i naokoło są góry. A mieszkam tutaj niedaleko. Kiedyś mieszkałam w tym hostel Central, bo czekolady jest na drugim końcu, nie? Ale ten hostel jest spoko. Mam co prawda dormitorium, ale łóżka 4 i wysokie sufity za 150. Ale jakbym powiedziała, że na dłużej, to może by było taniej. Bo Sztefi tutaj wyciągła jeszcze taniej i ma pokój. Ale pokój znowu jest schowany, nie ma okna. Ja wolę okna. Tylko, że moje okna wychodzą na główną drogę i jest strasznie się. No i fajnie tu te góry widać, jak słońce wstaje. To się tak fajnie te góry oświetlają. Tam na przykład widzicie tę magię koloru. Jak ja będę kręcić, to zobaczycie, bo marudzę, marudzę. Walentynki. I Meksy mnie zaskakuje, bo na ulicach rozdają prezerwatywy. Na serio. Ludzie ubrani w białe kitle. Podejrzewam, że udający lekarze, bo nie wierzę, że lekarz chodzi i rozdaje prezerwatywy. A spodziewałam się balonów i dekoracji, szczerze powiedziawszy. A byłam w Tajlandii. W walentynki. Nie było czegoś takiego. Chociaż Tajlandia, wiecie, z czego słynie, nie?
srcu. Słońce mi dzisiaj spaliło, a z tyłu ten widoczek to jacyś aktywiści. O. Ostatnio tu byłam, to było parę, a teraz jest cały plac. Mają o co strajkować. I te namioty są nówki. Jeżeli to chodzi o uchodźców z Salwadoru, albo kobiety, które są tutaj niby bite masowo. Masakra. Co się dzieje? W tym Meksyku wyrzucili mnie z apteki. Chciałam bliskich sobie kupić na usta. Zapomnijcie. Przez 15 minut. Babka nawet nie potrafi obsłużyć komputera, żeby Google Translator włączyć. I ona 15 minut poświęciła na to. A nie sprzedała mi bristeksu. Co za głupie babsko. Będę szukać gdzie indziej. Mega happy, bo nie tylko obcięłam sobie włosy za 50, ostatnio 40 zapłaciłam, ale kupiłam mojego bristeksa. To jest taki taka pomadka do ust i tylko tej mogę używać, bo do innej dostaję opryszczki. Strasznie droga. Tutaj na targu, to jest targ przy Periferico, przy Sanku, polecam bardzo. Jedyny targ w tym zamordystycznym mieście Oaxaca, na którym wyjdziecie nadzy, na twarz. I tutaj są apteki i wszystko. I kupicie nawet masło robione naprawdę ręcznie, bo sobie zakupiłam i 100 gram kosztowało 10 peso. No coś fajnego, wiecie co? Teraz odkryłam. Za mną są te same grille, co są na tych obrzydliwych merkadach 20 i coś tam i w ogóle, a tutaj wchodzicie bez żadnego, ale nikt was nie szykanuje. Musicie się odważyć, bo to Periférico jest trochę takie sobie, ale tu się i taniej obetniecie, obkupicie i zjecie, także polecam. I nie szykanują terrorem maseczkowym. To jest jedyne miejsce w Oaxaca. Polecam. Jakbym mieszkała w ciepłym kraju, to te maty są super. Zwłaszcza jak się mieszka blisko plaży, bo one fajnie zbierają cały brud i zbierają też piasek. I się tylko wytrzepuje, pryska wodą, schną i łatwe w utrzymaniu i są dość wytrzymałe. Znam je z Kambodży, spoko. A tutaj kapelusze, naprawdę spoko, spoko. I nikt mnie nie goni. Wow, it's so amazing. But they don't have some, so big one. Ja ci są. A że mają ochotę na kapelusz przyszły. Jakie piękne. Oh my gosh, that's so many. Frijol de amarillo.
jeszcze osobę. Plus mega wyrabaczek. It's amazing. Like this alcohol. Oh. Acá mira, pregunto. ¿Mi vida ya saliera, mija? Sí. Yo paso con. ¿Tienes hierba de manteca? ¿Cuál? ¿Hierba de manteca? Hierba de manteca. Damiana, ¿tienes? Wow. I ten targ, ja tutaj już kręciłam, jest naprzeciwko Flipsy, się wchodzi, nie ma szeryfów. Tutaj jest naprawdę wolna Amerykanka, ludzie są spoko wyluzowani. Jest też bita, ale nie ma się co bać. Ja nawet chodzę z kamerą i jakoś się już przestałam tutaj bać. To jest chyba najfajniejsze miejsce tu w Oaxace. Wygląda syfiasto, ale mnie takie rzeczy nie odstraszają. W mieście jest kupę drożej i większy zamord. Terror straszliwy. A patrzcie, jak tutaj wchodzicie. Za mną jest targ. I nikt nikogo nie szykanuje żadnymi żelami, zamaseczkowaniem. Jedynie w tej jednej aptece coś tam pokazywała, ale odpuściła. Tak czy siak nie miała mojej pomadki do ust. Nie ma strachu, a naprzeciwko? Właśnie tam się obcinam, bo tam są fryzjerzy tacy. Jak się nie boicie, korzystajcie. Wspierać tego typu człowieka, a człowieka, który jest w mieście i wybrzydza, dyskryminując mnie z powodu kagańca. Nie fajnie, nie? Nawet mi nie zależy, żeby sprzedać towar. A po to tam jest. I ja myślę, że jakby tam stał przed nim człowiek obrzygany, śmierdzący z pełnymi gaciami, ale miał kaganiec, co by go obsłużył. Ale bez kagańca człowieka nie obsłuży. I to już jest naprawdę level hard. Ja z tylu miejsc tutaj w Oaxace poleciałam, że aż się dzisiaj ucieszyłam tym targiem, naprawdę. Och, strasznie. Strasznie. A jakbyście szukali soczewek, to są tutaj do nabycia. W Oaxace jest bardzo dużo optycznych, tylko musicie wchodzić i pytać się. Ale są mega drogie. Te, co ja chcę, kosztują, wow, bardzo dużo. Ale chyba się zaopatrzę, bo ten sam produkt, który potrzebuję, tu mają i będę raczej się obkupywać. A i ludzie, którzy sprzedają te soczewy, byli bez kagańców i sprzedają mi, nie? Bo tutaj to też jest. Różnie z tym bywa w Oaxace. Z tego, co widzę, to jest regeneracja. Nie klocków, tylko tych tarcz hamulcowych, o ile się dobrze znam. Mechanicy mnie zeżrą. Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę na świecie. I on się zajmuje tylko tym, coś niesamowitego. To się nazywa ekologia. I tu nie chodzi głównie o ekologię, bo to, co on tam robi, narzuca rynek. Potrzeba ludzi na coś takiego. A nie rząd, który mówi, nie można używać. I teraz wszyscy otwierajcie tego typu instytucje. To jest ta różnica. Może kogoś zainteresuje, jak to jest z leczeniem tutaj w Meksyku. Przy aptekach takich sieciowych, Similares, jest zazwyczaj konsultacja medyczna. Lekarz przyjmuje od rana do wieczora 21. I taka konsultacja zwykła lekarska kosztuje 45 peso. I jest lista
stawię, ile kosztuje dentysta, bo dentysta również przyjmuje. I chyba trzech lekarzy tutaj przyjmuje cały dzień, do godziny 21. Nie ma źle. I jest kupę lepsza, jeżeli chodzi o taka medyczna opieka niż w Gwatemali, bo wiem, że jeden Meksykanin jechał się leczyć. Miał wypadek, ile jechał się leczyć do Meksyku. Standard jest podobno na dość wysokim poziomie, tak słyszałam od Niemców. Jeżeli chodzi o okulary, to myślę, że nie ma problemu. Widziałam tam promocję 100 peso, 300, 600. Jest dość duży wybór oprawek i mają sprzęt i sklep na sklepie, jeżeli chodzi o sklepy optyczne tutaj w Oaxace, przynajmniej w Puebli było podobnie. Z tym akurat nie ma problemu. No ja miałam problem ze znalezieniem soczewek kontaktowych i te akurat są dość drogie. Myślę, że mało kto je tu używa i z tego powodu. Albo miałam pecha i tak drogo znalazłam. Ale jak znalazłam, to zaraz kupiłam, bo widziałam, że na stanie mieli tylko jedną do dwóch paczek. Tak to wygląda. No ja za moje 3 pary soczewek, czyli 6 soczewek, zapłaciłam 600 peso. Drogo. Jakbyście szukali w Oaxace ręcznie wykonanych kosmetyków, które można kupić na litry, i wszelkie składniki do robienia mydeł i kosmetyków, to tutaj. I na dodatek te rzeczy nie są zbyt drogie. One kosztują prawie tyle co konwencjonalne, którą się kupiłam. Znaczy kupiłam tylko krem i mydło. I fajnie też pachnie. Zobaczymy, jakie będzie. Ale krem jest mega, naprawdę. Pachnie i się fajnie wchłania. Takie mydło z tym. 36 to mydło. A krem zapłaciłam 37, 200 ml. Na targu chcieli 20 za takiego Avona. No, warto. I w środku po sufit. Takich wielkich flakonów, które, z których można pompować z pompką.